Bardzo się cieszę, że możemy przystąpić do remontu tej małej i tej średniej skoczni, bo potrzebujemy następców za parę lat. Tutaj, tak jak widać tych chłopaków, potrzebujemy następców Adama Małysza, Kamila Stocha. Chyba rekord Wielkiej Krokwi należy do Kamila Stocha. I chcemy, żeby ta radość, którą zawsze przeżywamy zimą przed telewizorami, przeżywa cała Polska żeby ona trwała w przyszłości. Dzisiaj wiemy doskonale, że te krokwie są niedoinwestowane. Jest mała, jest średnia, ale powstaną tu jeszcze kolejne krokwie obok nich, pomiędzy nimi i wiemy, że to potrzeba na to sporo inwestycji. Dlatego przeznaczamy 50 milionów złotych na modernizację tych skoczni. Wielka Krokiew tutaj niedaleko stąd to też wielka radość, kiedy skaczą nasi, ale też wielkie zobowiązanie, bo akurat patronem Wielkiej Krokwi jest wielki człowiek Stanisław Marusarz, żołnierz Armii Krajowej, który swój najważniejszy skok w życiu oddał z więzienia przy Montelupich i walczył o polską wolność, ryzykował życiem. Jest wielką postacią polskiej historii, a zarazem sportowcem, olimpijczykiem, wspaniałym człowiekiem. Dzisiaj nie musimy tak bardzo ryzykować jak nasi wspaniali przodkowie, ale dzisiaj patriotyzm to też kibicowanie naszym, kibicowanie naszym sportowcom, naszym olimpijczykom. I dzisiaj cieszymy się, że te nasze osiągnięcia sportowe są coraz bardziej widoczne. Chcemy też, żeby tak jak w ostatnich. 18-19 latach Polacy stawali na podium Pucharu Świata dziewięć razy, żeby ten sezon zbliżający się był kolejnym dobrym sezonem dla nas, żeby Kamil Stoch i Adam Małysz mieli bardzo godnych następców. Jestem przekonany, że tak będzie. Jestem przekonany też, że ten piękny sport, skoki narciarskie, kiedy jednoczymy się wszyscy przy telewizorach, a niektórzy tutaj w Zakopanem, jest czymś takim bardzo symbolicznym, jest bardzo ważnym, bo potrzebujemy takich symboli jedności i właśnie. I właśnie te skocznie tutaj w Zakopanem są takim wspaniałym symbolem, kiedy wszyscy Polacy, nieważne czy ktoś jest taksówkarzem, pracuje w szkole, czy w kiosku, czy w sklepie, czy gdziekolwiek indziej, wszyscy przed telewizorami, no bo większość przed telewizorami kibicujemy polskim sportowcom. Jest wtedy taka jedność. Ja bardzo bym sobie życzył tego, żeby właśnie było jak najwięcej takiej jedności, jak czasami w sporcie potrafimy jako cały naród, wszyscy Polacy, przeżywać to. Dzisiaj też dla nas to jest szczególny dzień, bo oprócz polskich kolei linowych, tutaj możemy pokazać, że inwestujemy w infrastrukturę sportową. Nie tylko tych, dla tych wielkich sportowców, którzy już dzisiaj są wspaniałymi, światowymi sportowcami, ale też dla naszych dzieci, naszej młodzieży, która będzie dawać radość Polsce, Polsce i Polakom za 5, za 10 i 15 lat. Dziękuję bardzo.